Cześć. Właśnie dotarłem na miejsce obozowiska. Za 20 minut już będzie ciemno, więc najwyższy czas rozstawić namiot. Miejsce dość dobre. W wiejskim klimacie. Dookoła jest wieś. I cóż. Zapraszam, w tym filmie pokażę wam, jak się rozstawia mój namiot. Cudowny namiot. Czterosezonowy Marmot Alpinist. Mam nadzieję, że przetrwa każde warunki tak jak powinien, czyli Himalaje, Antarktyda i moją Kanadę ukochaną. I cóż. Dwuosobowy, dużo miejsca. 2,2 kg, bardzo leciutki. Wytrzyma wszystko. I cóż. Zapraszam. Rozstawiamy. Teraz trzeba tylko przypiąć namiot, żeby nie odleciał, wyrównać podłogę i można spać. Na koniec trzeba jeszcze tylko przywiązać sznureczki, żeby był stabilny podczas wiatru i gotowe. Super namiot. A teraz zapraszam do zwiedzenia mojego namiotu dookoła i od środka. Idziemy. Dumnie firma Marmot. Cóż. Jestem obok namiotu. Namiot nie ma tropiku. Jest to pojedyncza ściana, która z definicji ma wytrzymać absolutnie wszystko. Nie straszny mu śnieg, deszcz, sztormy, wiatry, huragany. Wszystko powinien przetrwać. Bardzo ważna rzecz. Ta tkanina oddycha, więc powinna trzymać odpowiednią wilgoć. Odpowiednio odprowadzać wilgoć na zewnątrz. Tutaj są odpowiednie odciągi, żeby można było, o teraz widać, w razie wiatru i dla stabilności namiotu, bardzo ważna rzecz. Obejdźmy go dookoła. Moje graty. Tak wygląda namiot z przodu. Akurat słońce się schowało, więc muszę się śpieszyć. Namiot z przodu. I teraz wejście. Otwieramy. I w środku wita nas trochę przestrzeni, żeby można było schować plecak. I przejdźmy się teraz do środka. I zobaczycie, w jakich warunkach będę mieszkał. Otwieramy drzwi i je można odpowiednio zrolować, przypiąć z boku. Na chwilę obecną mam jedną rękę tylko, więc nie bardzo. I wchodzimy. Namiot jest bardzo przestronny. Jest dużo miejsca. I cóż, w środku wygląda naprawdę bardzo solidnie. Tkanina wewnątrz tak naprawdę sprawia wrażenie, że odbija światło, więc jak zapalę żaróweczkę, o, to w nocy naprawdę zapełnia dużo światła. I teraz tak, może nie wiem, widać, mogę się
Nie chcę butów, bo jeszcze nie zdjąłem, mam brudne. Mogę się rozłożyć zupełnie, o, w ten sposób, na prawo miejsce, na lewo miejsce, do góry mogę sięgnąć. Bardzo duży namiot. I cóż, kilka ważnych szczegółów. Dwa okna tutaj powiesiłem. Paracord świecący zresztą. Zapina się go tutaj. Dwie kieszonki podwieszone. Bardzo ważna rzecz, żeby schować drobiazgi na noc. Światełko, które mi będzie towarzyszyło na samą wyprawę, doczepię jeszcze tutaj i tutaj. Tutaj i tutaj, żeby było więcej światła. A teraz drzwi się zamyka. O, to jest najpierw osłona. Okienko, świetna sprawa. Żeby sprawdzić, jakie są warunki. I cóż. Zamykamy, gasimy światło. I trzeba powoli rozłożyć śpiwór, materac. I można spać. Teraz jeszcze, jak wygląda namiot po zamknięciu drzwi. O, jeszcze raz mówię, nie chcę nóg wkładać, bo są buty brudne, a nie chcę mi się zdejmować jeszcze, bo trzeba na dworze zrobić wiele rzeczy. I po prostu jest bardzo, naprawdę dużo miejsca. Świetny wybór. I cóż. Nagram jeszcze kolejny filmik za parę godzin i pokażę wam, jak wygląda przygotowanie do snu. Wyszedłem z namiotu. Na zewnątrz robi się ciemno, także jeszcze się zrobi jakieś ognisko. Rozłoży się namiot, śpiwory i można szykować się do snu. Cicha okolica, przyjemna wieś. Świeże powietrze, można oddechnąć, naprawdę świetny pomysł z tą wyprawą. Cześć. Witam wszystkich w moim namiocie. Jest godzina 22 i zaczynam powoli się zbierać do spania. Na dworze jest wszystko ogarnięte, teraz tylko w środku trzeba przygotować i będzie można spać. Jestem dość daleko od Montrealu, bo będzie z 80 km poza cywilizacją, bo zrobiłem dzisiaj dość duży odcinek. Koło 19 już robiło się ciemno w tym rejonie, więc rozbiłem po prostu namiot. Było ognisko z kiełbaskami. I cóż, może nie jest to może super jeszcze namiot, bo brakuje wielu rzeczy, ale oprowadzę. Czyli tak, tu mam materac, na którym śpię. Podłogę zrobiłem z takiej folii NRC, żeby po prostu była jeszcze jedna warstwa, żeby od ziemi nie oddzielało. To jest dobre na zimę. Tutaj mam krzyżówki, jakieś sudoku z gazety wziąłem, bo przechodziłem przez miasto i no właśnie. Na taki moment, kiedy jestem teraz sam. Nikogo tutaj nie ma. Telefon nie działa, bo nie ma zasięgu. I nikogo nie ma. Dobra, druga strona. Tutaj nie mówiłem, lightstick. On jest jeszcze nieaktywny. Zapowiesiłem go w tym miejscu na wypadek, gdybym musiał awaryjnie wstawać. Latarka. Taka mała. Tego typu będę używał podczas wyprawy. Prawdopodobnie zamontuję tutaj, tutaj i tutaj. Zawiesiłem taki paracord na razie, ale tu jeszcze będzie taka półka podwieszana, żebym mógł wiele rzeczy położyć. Tu widać moje salami. Salami. No właśnie. Dalej, po drugiej stronie butelka wody pusta, prawie niestety zostało tyle. To jest moja dzisiejsza racja, jakby w nocy po prostu mi się chciało
pić. Moja koszulka rozwieszona się suszy. Tutaj pełna butelka wody, pół litra. To jest ostatnia woda, jaka mi została. Mam tylko pół litra. Na szczęście mam gdzieś Life Straw przy sobie. Więc jeżeli tylko znajdę jakąś wodę, a tu jest pełno wody dookoła, bo jezior po prostu po drodze mijałem chyba ze 20, to po prostu sobie łyknę. Co jeszcze? Ponieważ nie mam śpiwora, będę dzisiaj spał pod takim, nazwijmy to, kocem, bo jest ciepło na dworze, w miarę ciepło, a po prostu śpiwór jeszcze nie jest kupiony, jeszcze sponsora nie ma. I cóż, jakoś to się rozwiąże. Tutaj takie graty, w sumie dużo nie zabrałem tutaj, tylko miałem 25 kg, żeby po prostu wypchać plecak, ale mam tak, mam ubrania i takie coś jeszcze. A co jest ważne, tutaj mam trail mix, czyli bardzo popularny w Kanadzie taka mieszanka, to akurat jakieś płatki, orzechy, coś tam z czekoladą, bardzo dobre, 250 gramów. I to jest naprawdę jedno z najbardziej wartościowych, bo tutaj jak się patrzy, o może jakoś tak, nie wiem czy widać, teraz widać, 50 gramów daje 280 kalorii, czyli jak łatwo policzyć 5 razy więcej, to mamy 1400 kalorii z takiego opakowania, czyli tak naprawdę wow, czyli to jest dużo. Co tam dalej? Tutaj mam po prostu porozrzucane graty typu plecak, buty, niestety jest mokro, nie mam nic do zabezpieczenia, więc pewnie się zamoczą. No to zamykamy drzwi. Aparat będę miał w środku. I cóż, jeszcze rzut oka na mnie. Dumnie sponsorowane przez firmę Brubeck. Pokażę moje spodenki. Też są przez firmę Brubeck sponsorowane, nie wiem czy widać. Brubeck. No. Tylko jeszcze poświecę. To dobranoc, ja już się kładę spać na dworze, mam nadzieję, że żaden niedźwiedź mnie nie zaatakuje. I cóż, życzę wszystkim dobrej nocy. W Polsce już pewnie rano. I trzymajcie się do kolejnego filmu. Pa! Goodbye!